Więc zacznijmy debata mimo się dnia. Komandy od takiego elektryzującego jednak wywiadu dla tygodnika Do Rzeczy premiera Mateusza Morawieckiego, bo on wypowiadał się na temat ustaw sądowych i powiedział, że ustawy sądowe to odpowiedź na konkretną próbę zakwestionowania legalności powoływanych sędziów. Musieliśmy zareagować na próbę rozchwiania całego ustroju. A wy jak uważacie? A w związku z tym zauważamy to, że wszystkie te działania Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej są skuteczne, bo one w skali globalnej przynoszą efekty na dawale europejskie. Proszę nawet sytuację taką, w której przemysł energochłonny, produkcja stali, migruje do państw, w których stosowane są przestarzałe bloki energetyczne, emitujące nie tylko dużo więcej dwutlenku węgla, ale również zanieczyszczeń. Globalnej wcale nie chronimy klimatu, wręcz odwrotnie, prowadzimy, czy Europa, Unia Europejska, bo w sumie jesteśmy krajem członkowskim, dlatego się też w tym pogadło, ale to że Trybunał Konstytucyjny i sądy są przeszkodą do realizacji reform pomnych doświadczeń z Trybunałem Konstytucyjnym i z sądami z pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości z czasów jeszcze premiera Masiewicza. I o tym musimy teraz podkreślać. Oczywiście robimy to w debatach europejskich. Tego, bo generalnie ktoś dzisiaj organizuje manifestację klimatyczną, to chyba nie do końca ma pełną wiedzę, jakie są skutki przyczyny działalności takiej, która dzisiaj jest zarejestrowana w procesie zielonej energii, zielonego ładu. To tak naprawdę w skali globalnej jest zupełnie odwrotne działa. Te obszary panie ministrze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem podczas aktualności dnia był pan Adam Gawęda, wiceminister aktywów państwowych. Czyli budowy nowych elit. On mówił o budowie elit w obszarze kultury, w obszarze polityki, biznesu także, co wcześniej Jarosław Kaczyński tym się nie zajmował, i także budowy nowych elit w wymiarze sprawiedliwości. I przy tym planie politycznym, czy obywatele, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, śledzą to dokładnie czasem, nie jestem pewien, ale w każdym razie na to zagłosowali. I teraz każdy, kto będzie się temu przeciwstawiał, a w szczególności sami zainteresowani, czyli sędziowie, no będą postrzegani przez premiera. Doktor Krzysztof Kawęcki, politolog, to kolejny gość aktualności dnia. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże. Panie doktorze, rozpocznijmy nasze spotkanie od pytania, które nawiązuje do wywiadu z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Jednym z tygodników ukazał się ten wywiad poświęcony repolonizacji mediów w naszej ojczyźnie. Może wyjdziemy od tego, ile w ogóle w Polsce, w naszej ojczyźnie jest polskich mediów. Dzisiaj podmioty o kapitale zagranicznym, przede wszystkim kapitale niemieckim, kontrolują ogromną większość rynku prasy, dzienników, tygodników, w tym także na przykład dość powszechnie popularnych tygodników i dwutygodników telewizyjnych, magazynów, także portali internetowych, ale również rozgłośni radiowych. Dominuje, jak powiedziałam, kapitał niemiecki. Trzy największe niemieckie koncerny medialne opanowały polski rynek medialny. Można tu wspomnieć, że według badań najbardziej słuchaną rozgłośnią radiową jest właśnie rozgłośnia, która ma kapitał niemiecki. Podobnie jeśli chodzi o dziennik, który także ma największy udział właśnie na rynku prasowym, jeśli chodzi o dzienniki, także ma on kapitał
niemiecki, ale warto także zauważyć, że kapitał zagraniczny wszedł na polski rynek medialny na początku lat 90. ubiegłego wieku i to bynajmniej nie w wyniku jakichś regulacji czy regulacji wolnorynkowych, ale na podstawie określonych możliwości, które niestety dawało prawo w III Rzeczypospolitej. I ten proces monopolizacji, który rozpoczął się na początku lat 90., nie związany absolutnie z wymogami wolnorynkowymi, trwa do dzisiaj. Można powiedzieć, że ten proces znacznie się pogłębił. Nasz dziennik, czy nasz dziennik jest jednym z nielicznych, bardzo nielicznych właśnie gazet, które ma polski kapitał, dysponuje polskim kapitałem. Także ta sytuacja jest oczywiście sytuacją, która jest bardzo niedobra, bo mamy do czynienia właśnie z monopolizacją, koncentracją kapitału zagranicznego. No, przypomnijmy też, że rozwiązania prawne w innych krajach uniemożliwiają taką sytuację. Chociażby weźmy przykład dwóch największych krajów Unii Europejskiej, czyli Francji i Niemiec. Na przykład we Francji podmiot zagraniczny nie może mieć więcej niż 20% w spółce posiadającej koncesję radiową lub telewizyjną. Panie doktorze, ta monopolizacja, koncentracja kapitału zagranicznego w tak dużej skali w naszej ojczyźnie, jakie ma konsekwencje? Proszę ojca, tutaj oczywiście mówimy o dwóch zjawiskach, czyli w sprawie repolonizacji i dekoncentracji mediów w naszym kraju. Ta kwestia repolonizacji, dekoncentracji to jest polska racja stanu. Tu nie chodzi tylko o kwestie właścicielskie, ograniczenia udziału kapitału zagranicznego na rynku medialnym, aczkolwiek jest to wymóg, powiedziałbym, niezbędny, ale przede wszystkim chodzi o to, jaki system wartości będzie przekazywany do społeczeństwa. Czy będzie to polski, czy też niemiecki punkt widzenia? Bez repolonizacji i dekoncentracji mediów te dwa procesy są ze sobą ściśle powiązane. Nie będzie mowy o dobrej zmianie, o właściwej polityce historycznej, kulturalnej, rodzinnej, edukacyjnej. Dlatego z zrozumieniem, myślę, można przyjąć słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który potwierdził, że rząd w planach nie ma nie tylko repolonizacji mediów, ale nawet dekoncentracji rynku medialnego. To jest wprowadzenie regulacji określających wysokość kapitału zagranicznego w spółkach medialnych. Słowa premiera, że repolonizacja musi mieć charakter rynkowy, oznaczają, że ich nigdy po prostu nie będzie. Zdumiewa lekceważenie przez premiera rządu konieczności ustawowego przeprowadzenia, lekceważenie właśnie tego ustawowego przeprowadzenia dekoncentracji w celu odejścia od monopolizacji międzynarodowych koncernów. To jest wypowiedź premiera, jest tym bardziej zaskakująca w kontekście wcześniejszych przedwyborczych wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości o konieczności zmian w obszarze mediów. W obozie zresztą rządowym nieraz pojawiały się sprzeczne wypowiedzi w zakresie
repolonizacji i dekoncentracji mediów. Już w 2016 roku miała pojawić się pierwsza ustawa właśnie demonopolizacyjna. Następnie mówiło się o 2017 roku, zresztą wówczas w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończone zostały prace nad projektem ustawy dotyczącej zwiększenia pluralizmu mediów w Polsce, ale także nie kto inny jak Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami w Zielonej Górze w lutym 2018 roku powiedział: dzisiaj jasno mówię, naszym celem jest repolonizacja polskich banków, repolonizacja polskich mediów. No ale z tych zapowiedzi niewiele okazuje się wynika. No warto może też przypomnieć, że w ubiegłym roku wicepremier rządu Jarosław Gowin zapowiedział, że repolonizacja mediów będzie jednym z zadań rządu PiS, jeśli zostanie wybrany na drugą kadencję. Też powiedział, że szanujący się państwo, szanujący się naród nie może dopuścić do tego, żeby większość mediów znajdowała się w cudzych rękach. Tymczasem jakby w reakcji na tę wypowiedź wicepremiera pojawiły się wypowiedzi przedstawicieli rządu, które mówiły, że nigdy nie były prowadzone jakiekolwiek prace związane z repolonizacją mediów. Potwierdzały to również wypowiedzi przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, także prezesa Rady Mediów Narodowych, przepraszam, przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, pana Krzysztofa Czabańskiego, który mówił, że nikt nawet nieoficjalnie w obronie nie pracuje nad dekoncentracją mediów, chociaż jak mówię, przedstawiciele Ministerstwa Kultury podjęli takie działania. Zatem mamy też do czynienia z jakąś taką z bardzo sprzecznymi wypowiedziami. Wpływania na sędziów czy zastraszania sędziów. Czy tak rzeczywiście? Panie doktorze, a model węgierski, czy byłby możliwy do zastosowania? Myślę, że tak, no, także jeśli chodzi o media, chociaż to spotkało się oczywiście z reakcją ze strony Unii Europejskiej, ale tutaj działania rządu węgierskiego rzeczywiście idą w kierunku nie tylko tej dekoncentracji, ale również no właśnie takiego temu, żeby wprowadzić właśnie ten węgierski w tym przypadku punkt widzenia w przekazie medialnym. Tym bardziej, że na Węgrzech to zjawisko bardzo mocno wystąpiło, zjawisko zagrożenia ze strony mediów zagranicznych, a konkretnie tutaj działania Sorosa, które również dotyczyły mediów, ale również przecież w Polsce mówiło się w pewnym momencie o próbach przejęcia niektórych mediów przez Sorosa i jego środowisko. I po prostu to jest też również tego typu działania, które zostały podjęte na Węgrzech, po prostu nie ma przeciwwskazań, żeby nie zostały podjęte w Polsce, tylko to wymaga, że tak powiem, na pewnej woli politycznej. Tutaj też można się niestety spotkać czasem z wypowiedziami przedstawicieli polskiego rządu, że repolonizacja byłaby niezgodna z tak zwanym prawem unijnym, ponieważ prawo unijne nie zabrania udziału na rynku, także medialnym,
podmiotów kapitału zagranicznego, unijnego. No, ale przykłady innych krajów, chociażby Węgier i Francji, czy właśnie również Niemiec, pokazują, że jest możliwość na etacie, tak, taki sędzia. Oni chcą dla siebie bardzo dużo przywilejów. Polacy są pazerni, chciwi, chcą mieć i być, uważają, że są bardzo wysoko kształceni, że są bardzo inteligentni i dlatego, skoro Unia Europejska dzieli na lepszych, czyli właściwie tę całą zachodnią Europę i na gorszych, czyli tutaj tych, którzy uważają się za bardzo wysoko kształceni, no to uważają Polacy, że jest to bardzo niesprawiedliwe. No dobrze, ale to trzeba się wykazać, a nie tylko, żeby mieć, żeby być i buta, to nawet widać po ulicach, jakie typy chodzą w tej Warszawie. Są to ludzie nieuśmiechnięci, niezadowoleni z życia, butni, aroganccy. Do tego dochodzi, że to wojna domowa się szykuje, rozumiesz? Wojna domowa się szykuje. W tym przypadku w obszarze sądownictwa, za tym, gdy nie będzie rzetelnego, prawdziwego, bezstronnego przekazu, to trudno mówić o przeprowadzeniu dobrej zmiany w różnych obszarach życia państwowego w naszym kraju. Pan doktor Krzysztof Kawęcki, politolog, był naszym dzisiejszym gościem. Bóg zapłać serdecznie. Z panem Bogiem, o tym, że mamy że jeżeli mamy słuchać, kłamstw, kiedy nie możemy powiedzieć prawdy, o to pyta i mówi: nie, to już minęło, te czasy już minęły, kiedy słuchaliśmy kłamstw i nie mówiliśmy prawdy. I ja chciałam was zapytać o to, jak wy dzisiaj postrzegacie sytuację, w której no, prezydent i premier też znaleźli się w ogniu chyba krytyk, ataków ze strony Rosji i czy oni będą potrafili, bo jak wiemy, mają stworzyć wspólny prąd i jednak tą zakłamaną narrację... Wraz z nami jest pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Szczęść Boże, witam serdecznie. Proszę, witam ojca, witam słuchaczy Radia Maryja. Panie pośle, podejmujemy temat związany z Wojskiem Polskim. Dwie takie rzeczywistości. To z jednej strony, jak wygląda sytuacja rozwoju Wojska Polskiego, jeśli chodzi o liczebność, a druga sprawa na podstawie ostatnich doniesień o finalizacji rozmów na temat zakupu nowego sprzętu. To właśnie ta druga strona sprzętowa. Jeśli chodzi o stan ilościowy, to jest to bardzo znaczący postęp, bo nasze siły zbrojne bardzo dynamicznie zwiększają liczebność. W tej chwili mamy ponad 110 tysięcy żołnierzy zawodowych. Jeszcze 4 lata temu było to radykalna zmiana. Zmieniliśmy ustawę, która mówi o tym, że docelowo siły zbrojne na czas pokoju będą liczyć 200 tysięcy żołnierzy, w tym 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, których rola zapewnienie bezpieczeństwa jest niebagatelna. O czym pewnie słuchacze Radia Maryja są dobrze zorientowani. Druga sprawa to jest kwestia wyposażenia sił zbrojnych. Obawiam się, że po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość przed dobrą zmianę okazało się, że nasze siły zbrojne są wyposażone w większości przez posłowie jeszcze sprzęt bardzo stary, który nawet nie bardzo nadawał się w większości
do modernizacji, czyli przyszłość musimy mieć na to z sojuszem, który gwarantuje bezpieczeństwo, ale wszechmocnicy i jego członkowie muszą również zadbać o swoje bezpieczeństwo, dlatego polski rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o znaczącym zwiększeniu finansowania sił zbrojnych. Warto pamiętać, że jeszcze w 2015 roku na obronę narodową przeznaczono 37 miliardów, to w tym roku już mamy prawie 50 miliardów, czyli o 1/3 znacząco i bardzo szybko rosną wydatki na obronę narodową, które dodatkowo są realizowane, bo nie dość, że za czasów Platformy tych pieniędzy było zdecydowanie mniej, to ani razu nie udało się ministrom obrony narodowej zrealizować tego budżetu, żeby wydać te pieniądze na zakup uzbrojenia. Co roku te pieniądze wracały wraz z Ministerstwa Finansów. W tej chwili co kilka miesięcy, a nawet częściej, jesteśmy informowani o tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało nowy kontrakt na nowoczesne uzbrojenie i to zakupujemy uzbrojenie z naprawdę o tej najnowocześniejszej techniki, technologii, co powoduje, że polskie siły zbrojne bardzo szybko zwiększają swój potencjał obronny względem techniki, jaką są coraz to bardziej wyposażone. Myślę, z jednej strony, przez te ostatnie lata wzrosła liczba żołnierzy około 33 tysiące, także są prowadzone negocjacje, które do końca stycznia mają się zakończyć na temat zakupu myśliwców F-35, ale od północy Morze Bałtyckie i sytuacja marynarki wojennej. No tak, marynarka wojenna to jest ten rodzaj sił zbrojnych, który wymaga wielkiej inwestycji. To jest bardzo kosztochłonny rodzaj sił zbrojnych i tutaj chyba wszyscy oczekujemy, że Ministerstwo Obrony Narodowej będzie coraz więcej inwestować w wyposażenie sił zbrojnych. Pan minister Mariusz Błaszczak ostatnio ogłosił, że kupimy okręty podwodne, co prawda używane, nie nowe, ale okręty, które pozwolą zachować gotowość taką operacyjną marynarki, bo przecież sprzęt można kupić w ciągu roku, ale marynarza to jakiegoś specjalnie nie wyszkodzimy nawet w ciągu 3 lat, czyli zakup tych okrętów podwodnych ma służyć podtrzymaniu takiej umiejętności tego rzemiosła marynarskiego przez tych marynarzy. A ponadto budujemy kolejny okręt klasy Cormoran, który służy do walki przeciwminowej oraz można powiedzieć, że Ministerstwo Obrony Narodowej również myśli o marynarce wojennej, z tym, że tam są bardzo duże potrzeby, przede wszystkim finansowe. A jaki jest stan kadry dowódczej Wojska Polskiego? No tutaj to możemy być dumni, bo ja ze swojego doświadczenia wiem, że to nie tylko moja obserwacja, bo to mógłby być mniej obiektywne, ale moje rozmowy, spotkania z wieloma politykami różnych państw mówią o tym, że polscy oficerowie, polscy dowódcy cieszą się najwyższym uznaniem. Oni posiadają najwyższe umiejętności i to rzemiosło wojskowe realizuje pokazywane przez naszych żołnierzy jest często standardem w różnych naszych misjach czy operacjach pokojowych. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan poseł Michał Jachy, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Amerykanie.